Jacek Dzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Sąd Najwyższy stawia się w politycznej roli? Nie uważam, żeby stawiał się w politycznej roli. Próbujecie zablokować reformy dobrej zmiany, reformy Prawa i Sprawiedliwości. Minister Wójcik mówi, że nawet 500+ moglibyście zablokować. Nie, to... Idąc tą drogą, którą idziecie. Nie, no ale rozmawiajmy rzeczowo, tak? I rozmawiajmy w oparciu o pewną argumentację prawną, a nie snujmy jakichś wizji takich oderwanych od rzeczywistości. Sąd Najwyższy nie uprawia polityki. Sąd Najwyższy natomiast broni pewnych reguł praworządności, pewnych reguł dotyczących miejsca sędziów tej praworządności. I to nie chodzi o obronę osobistych naszych interesów, tylko o obronę właśnie zasad, reguł. Zresztą nie jesteśmy w tym jedyni, bo to nie jest że tylko Sąd Najwyższy sobie coś tu wymyślił, ale jest wiele różnych, bardzo poważnych organów, instytucji, komisji, które zajmują się tym problemem. I ja uważam, że to nie jest żadne uprawianie polityki. No teraz jakby zarzut uprawiania polityki, zwłaszcza wobec sędziów, to jest jak bardzo poważna obraza. Tak? No ale minister Wójcik mówi, że idąc tą drogą, wy możecie zablokować reformę 500+. Przecież my nie robimy... Możecie podważyć czy zawiesić kolejne przepisy. Ja zapewniam, że grono sędziów Sądu Najwyższego są bardzo poważni ludzie. Ludzie odpowiedzialni, którzy myślą o dobru wspólnym, o państwie, o pewnym ładzie prawnym i te słowa o anarchii są zupełnie nieprzystające moim zdaniem do tej sytuacji. Moim zdaniem anarchia to jest nierealizowanie orzeczeń sądu. I opowiadanie, że to jest jakieś nieistniejące orzeczenie w sytuacji, kiedy orzeczenie to wydaje 7 urzędujących sędziów Sądu Najwyższego. Ale nie ma podstawy prawnej do tego, żeby takie zapytanie kierować i zawieszać te przepisy. Mamy wszelkie podstawy do kierowania pytań. Jaka jest podstawa prawna? Ona została bardzo starannie wskazana w treści tego postanowienia. To jest grupa różnych przepisów z traktatów europejskich, także z przepisów prawa krajowego. No ale ten przepis z KPC odwoływał się do przypadku ZUS-u. Tutaj przedstawiciele władzy mówią, że ten przypadek jest absolutnie, nie ma nic wspólnego z tym, do czego państwo teraz nawiązują. To jest jak najbardziej wspólne i to z interesem konkretnej strony występującej w tej sprawie, bo ta strona musi mieć pewność, że sędziowie, którzy zasiadają w składzie sądu, który rozpatruje jego sprawę, są uprawnieni do tego zasiadania. I o to właśnie chodzi w pytaniu. Do zadania pytania, to każdy sąd europejski ma prawo, każdy sąd powszechny, nie tylko Sąd Najwyższy. A rzeczywiście to postanowienie o zabezpieczeniu w postaci zawieszenia wykonywania przepisów ma charakter precedensowy, ale to, że coś się zdarzyło pierwszy raz, to jeszcze nie znaczy, że jest to bezpodstawne. Precedensowy w całej Unii Europejskiej? Nie, kilka takich przypadków było w Unii Europejskiej. Ja teraz nie potrafię ich wskazać, ale one były. Natomiast w Polsce rzeczywiście dotychczas takiej sytuacji nie było. Ale też nie było szeregu innych sytuacji, tak na przykład stosowania prawa łaski w drodze abolicji indywidualnej. Albo wielu innych zdarzeń, z którymi mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich 3 lat. Więc sam argument, że coś się zdarzyło po raz pierwszy i to jest jakby wytaczane przeciwko temu, to jest trochę słaby. Ale jest argument. Też podważanie podstawy prawnej lub wręcz twierdzenie, że nie ma takowej. W tej sprawie wypowie się Trybunał Luksemburski. Przecież zwracamy się do niego z pytaniem, z tym postanowieniem i Trybunał będzie miał wszelkie prawo do stwierdzenia, że Sąd Najwyższy się pomylił, wybrał źle, tak? Czy podjął błędną decyzję. A co do tego czasu? A do tego czasu trzeba poczekać. Po prostu trzeba uszanować orzeczenie wydane przez Sąd Najwyższy. Ale tak samo jak każdy inny sąd. Poczekać, czyli nie ma zawieszonego, czy ci sędziowie nie są odwołani ze względu na wiek emerytalny? Uważam, że ta 14-osobowa grupa, w tym pani prezes Gersdorf, powinna być w takim stanie zawieszenia aż do momentu odpowiedzi na pytanie. A kiedy możemy się spodziewać odpowiedzi na pytanie? Tego oczywiście nie wiem, bo to zależy od Trybunału, czy odpowie, czy wybierze tryb taki przyspieszony, czy nie. Tryb przyspieszony to jest bodajże 7 miesięcy, tak? Kilka miesięcy, tak. Tryb standardowy to jest około 16 miesięcy. Tak mniej więcej. Czyli przez między 7 a 16 miesięcy ci sędziowie powinni w dalszym ciągu pracować i te przepisy nie powinny ich dotyczyć. Tak uważam. Tak powinno być i organy państwa powinny uszanować te decyzje i wstrzymać się z wszelkimi innymi decyzjami do czasu rozstrzygnięcia tej organy kwestii. Organy państwa, czyli kto?
Konkretnie Krajowa Rada Sądownictwa, jeśli będzie jeszcze procedować w tej sprawie, a zwłaszcza prezydent, który no, podejmuje decyzję. Pan nie ma złudzeń, że nie zastosują się do tego? A tego nie wiem. Ja gorąco namawiam pana prezydenta, żeby się zastosował, żeby bronił praworządności, jakichś reguł w państwie. Jeśli wydaje sąd orzeczenie, to każdy obywatel, w tym prezydent, powinien się stosować. Jeżeli prezydent i KRS nie zastosują się i nie będą czekać te 7 lub 16 miesięcy, to co to będzie? Będzie złamanie prawa przez nich? No tak, to trzeba traktować w tych kategoriach. Będzie to jakiś delikt konstytucyjny, będzie to złamanie prawa z potencjalnymi jakimiś tam formami odpowiedzialności w przyszłości. A jakimi? No przed Trybunałem Stanu. To prezydent przed Trybunałem Stanu? Jeżeli prezydent nie poczeka na decyzję Trybunału w Luksemburgu, to w przyszłości odpowie przed Trybunałem... Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Mówimy oczywiście teoretycznie, ale jeśli przeczytać przepisy o odpowiedzialności prezydenta w Konstytucji, no i całe piśmiennictwo z tym związane, no to jest to przypadek, który ewentualnie się kwalifikuje do takiego postępowania. Profesor Gersdorf nie powinna przychodzić do pracy. Słyszymy od przedstawicieli władzy, między innymi od wiceministra sprawiedliwości. Ona już nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Pani profesor Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Wynika to wprost z Konstytucji i nie można w drodze ustaw tej Konstytucji zmieniać. Oczywiście tutaj są różne poglądy. Znowu możemy w kółko powtarzać my jedno, a pan minister czy inne osoby co innego, ale lektura przepisu Konstytucji i zastanowienie się chwila refleksji nad tym, czym jest kadencyjność, no prowadzi do jednoznacznego wniosku. Nie można sobie w trakcie kadencji wprowadzać jakiegoś dodatkowego warunku, jakiegokolwiek. No bo jeśli tak przyjmiemy, to możemy tak prezesowi NBP albo prezydentowi też prowadzić. Ale zapis jest niejasny podobno. Ten zapis o 6-letniej kadencji jest niejasny, no bo słyszymy, a co by było, gdyby pani minister, pani profesor zdecydowała się jednak ustąpić. No a ma tam 6-letnią kadencję. To siłą byłaby przywiązana? To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy ktoś podejmuje decyzję o rezygnacji, na przykład, nie wiem, ze względów zdrowotnych, a inna sytuacja jest wtedy, kiedy się zmusza go do ustąpienia, wprowadzając w trakcie kadencji jakiś nowy warunek. Z kolei inni politycy powołują się również na przepis w Konstytucji mówiący o tym, że ustawa reguluje kadencyjność sędziów. Ustawa określa wiek przechodzenia w stan spoczynku. No i właśnie, że to jest przepis równoważny wobec tego, tej 6-letniej kadencyjności. Tak nie jest. Pierwszej prezes. Przepis o kadencji jest ewidentny, jasny. Można go stosować bezpośrednio i tam nie ma żadnych wątpliwości. Kornel Morawiecki, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, mówi, że profesor Gersdorf powinna ustąpić ze stanowiska w imię dobra wspólnego. Może rzeczywiście to byłby dobry gest, panie sędzio. Ja myślę, no to trzeba by się zastanowić, co oznacza dobro wspólne, tak? I dla kogo co oznacza, bo dla mnie obrona Konstytucji to jest działanie w imię dobra wspólnego. Natomiast zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo jeśli przyjdzie wyznaczony przez... Pan prezydent nie zastosuje się na przykład, tak? Do tego orzeczenia, tak jak pan wspominał, no taki scenariusz jest możliwy oczywiście. I wyznaczy osobę kierującą pracą Sądu Najwyższego, to ja nie sądzę, żeby pani profesor, no nie wiem, okupowała gabinet, przykuwała się do biurka, czy jakieś inne spektakularne gesty wykonywała i właśnie w imię dobra wspólnego i tego, żeby Sąd Najwyższy funkcjonował i żeby porządek prawny był jakiś zapewniony, zapewne ustąpi i nie będzie tutaj się boksować z następcą, to takiego wariantu nikt nie przewiduje. Natomiast na razie takiej sytuacji nie ma. Co oznacza wariant przejścia pana Muszyńskiego z Trybunału Konstytucyjnego do Sądu Najwyższego? Nie mam pojęcia. Widzimy wszyscy i to widzę tak jak każdy inny obywatel. Czytam tak o różnych dokonaniach pana Muszyńskiego w Trybunale, o jego życiorysie. Nie wiem, co za tym stoi. Czy to jest chęć sprawdzenia się na innym odcinku, czy to jest jakieś zadanie, które ma do wykonania w Sądzie Najwyższym, czy są jeszcze jakieś inne motywacje, to pewnie trzeba by jego pytać, albo, nie wiem, osobę, która go zgłaszała, bo jak słyszałem, ktoś go tam zgłaszał. Osoba o nieposzlakowanej opinii? No to już każdy musi sam oceniać, tak? My mamy wymóg posiadania nieskazitelnego charakteru, sędzia powinien być, zachowywać godność, sędzia powinien być w zasadzie neutralny politycznie, bo te zarzuty też są wobec różnych osób stawiane.
No to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy te wszystkie warunki pan profesor spełnia. Adwokatom, którzy chcą być sędziami Sądu Najwyższego, grożą dyscyplinarki. Osoby, które wykorzystują sytuację polityczną i kandydują do Sądu Najwyższego, nie powinny nosić tytułu adwokata. Coraz głośniej mówią przedstawiciele palestry. Dzisiaj w Rzeczpospolitej o tym piszemy. Słusznie? Ja oczywiście bym chciał, żeby w Sądzie Najwyższym orzekali najlepsi z najlepszych, bardzo wysokim tam różnych walorach merytorycznych, etycznych i tak dalej, ale w sytuacji, w której no, jakby dochodzi do opróżnienia Sądu Najwyższego, wymiany kadr, w tym trybie, w jakim dochodzi, jaki obserwujemy od no, już dobrze ponad roku, to ja osobiście bym się nie zgłosił do Sądu Najwyższego, zakładając, że mam te wszystkie walory właśnie, o których mówiłem. Bo uważam, że jest coś niestosownego w tym zgłaszaniu się właśnie teraz. Ale oczywiście można mieć różne opinie na ten temat. Wiem też, że jest tam jakaś grupa określona mianem kamikadze, tak, którzy chcą tam sprawdzać możliwości odwoływania się i apelowania do różnych instytucji. I tych oczywiście nie mam na myśli, ale zgłaszanie się w tej chwili, no, to jest moja osobista opinia, ma w sobie coś takiego niestosownego, dlatego nie dziwię się takim głosom, chociaż nie wiem, czy to jest dobra droga, żeby postępowania dyscyplinarne w tej sprawie robić, ale zastanawiam się, jest to pewien dylemat etyczny i każda taka osoba, która obecnie się zgłasza w tych okolicznościach, no, musi mieć świadomość, że będzie oceniana właśnie pod takim względem etycznym. Tak? No, dylemat etyczny dylematem etycznym, ale pytanie, czy to nie są pogróżki? Czy to nie jest swego rodzaju szantaż? No ja nie czytałem, prawdę mówiąc, tego artykułu. No, adwokat Marcin Smoczyński zdecydował się złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kolegów z warszawskiej palestry. Za to, że oni właśnie chcą kandydować. Adwokaci kandydujący do Sądu Najwyższego naruszyli godność zawodu, firmują i wykorzystują zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego, które godzą w krajowy porządek prawny, mówi Smoczyński Rzeczpospolitej. No, moja opinia jest taka, że ja bym nie szafował postępowaniami dyscyplinarnymi w różnych kierunkach, bo ostatnio słyszymy bardzo często zapowiedzi różnych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy wydali to postanowienie, o którym dzisiaj mówiliśmy, też są zapowiedzi postępowań dyscyplinarnych, karnych wobec różnych sędziów występujących w obronie zasad konstytucyjnych, tak, przemawiających, piszących artykuły i tak dalej. Formułuje się takie zarzuty. Ja bym nie rozszerzał tego pojęcia godność urzędu czy godność zawodu tak, żeby się w nim wszystko mieściło i żeby dowolnie można elastycznie dopasować do tego, co się chce osiągnąć. Bądźmy wstrzemięźliwi z tymi postępowaniami dyscyplinarnymi. Są rzeczywiście sytuacje, w których należy je uruchamiać, ale akurat ta to chyba niekoniecznie. Był pan również wstrzemięźliwy w odpowiedzi na pierwsze pytanie, a chciałbym, żeby pan doprecyzował, czy Sąd Najwyższy może zawiesić przepisy dotyczące 500+ i zablokować wypłatę 500+ Polakom? Nie może i nie będzie tego nigdy robił. To nie ma takiego ryzyka, że sądy teraz zaczną zawieszać stosowanie najróżniejszych ustaw. To nigdy tak nie było i nie będzie. To skąd te słowa polityków o tym, że Sąd Najwyższy może teraz 500+ zawiesić? A to ja już nie wiem. Ja się trochę gubię w źródłach różnych słów polityków i nie potrafię ich do końca interpretować. Takiego ryzyka nie ma. Do kiedy pan będzie pracował w Sądzie Najwyższym? No, mam nadzieję, że do ukończenia wieku, kiedy się przechodzi w stan spoczynku, ale nie wykluczam też, nie wiem, co się jeszcze wydarzy w Sądzie Najwyższym. Mam nadzieję, że nie wydarzy się nic takiego, co spowoduje, że to przestanie być Sąd Najwyższy, bo wtedy musiałbym się zastanowić, czy nadal tam być. A nie ma pan poczucia, że Polakom coraz mniej zależy na tych sprawach sądownictwa, praworządności i samego Sądu Najwyższego? Ja rozumiem, że wszyscy mogą być znużeni już tą niekończącą się dyskusją o Sądzie Najwyższym i tymi ciągle nowymi elementami, ciągłymi poprawkami do ustawy, bo przecież to prawnik, tak, czy łatwo może się zgubić, a już przeciętny obywatel na pewno. Natomiast ja mam nadzieję, że ten poziom obojętności nie rośnie. Nawet myślę, że być może jest odwrotnie, że wiele osób, które nie zwracało uwagi dotychczas na takie kwestie, zaczęło się tym interesować, czytać konstytucję, zastanawiać się nad tym, brać udział w demonstracjach jakichś, tak, po tej czy po tamtej stronie. I to sędziowie też się zmieniają, tak, biorą jakby, no, są bardziej tacy otwarci, więcej dyskutują z ludźmi i to jest
jeden z bardzo nielicznych pozytywnych objawów tego, co się dzieje w ostatnich 3 latach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan sędzia Michał Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego. Dziękuję. Wciąż. Tak.